Mimo nieustannych konfliktów z rodzicami kandydatek, Czarek wciąż poszukuje odważnych do prezentowania nowej kolekcji bielizny. Nowa kandydatka Ola ma odwagę i nadzieję, że Czarek przetrze jej szlak na wybieg dla modelek. Weź, zobacz. Proszę cię, w ogóle to jest obciachowe. I to jest za dużo. No, i straszne. Słuchaj, nie mów mi to, że to jest obciachowe. Nie, dobrze, przepraszam. Ja zostałem do pokazu, ja to muszę pokazać. Dobra. Mi się też nie to rzeczy nie podobają. Mi się nie lubi. Nie mów nigdy, że na przykład w zielonym nie do twarzy albo w czerwonego nie lubię, bo to ty jesteś modelką. Ale chociaż fason ogólnie jest. Ale to jest najnowszy jakiś krój, gdzieś dostałem na pokaz kilka dni temu. I może jeszcze nie jesteśmy tak daleko, może coś dopiero wejdzie. Tak. Widziałeś taki stanik kiedyś na takim stelażu? Nie. No widzisz, i też powiedz lepiej obciachowe. Nie. A to jest najnowszy hit podobno. Coś takiego. To jest właśnie takie małe, duże B, małe C. Mhm. Weź iść na łóż i się mi pokaż. Nie ruszam się. Tu w ogóle. Ciasno jest, tak? No trochę. Studium, coś takiego. Ja się już studium popuściła z tyłu jeden ten, bo zapijam na ostatni ten. Nie, ale... A weź tak piersi wyciągnąć sobie troszeczkę tutaj w ten sposób. No. Wiesz co, weź to troszeczkę, wyciągnąć tą pierś. No. Drugą też. Czekaj, dam się to luźniejsze, może to zapięcie zrobimy luźniejsze. Na najluźniejsze, bo faktycznie zapięłaś na najciężniejszy ten moment. O! I już w miarę by mogło być, wiesz? Właśnie o ten efekt mi chodziło, żeby tutaj, wiesz, było widoczne tutaj ten zalążek. Nie, to nie jest złe. Tutaj masz takie dwa pieprzyki. No one są fajne. One są fajne właśnie, one są fajne, więc tutaj zrobimy nawet właśnie, mówię, że tak trochę lekko zakryjemy, żeby to było widać. Do Czarka trafiłam zupełnie przypadkiem. Przyszłam z moją koleżanką, która zgłosiła się z ogłoszenia. Ona bała się po prostu pójść cała, prywatne mieszkanie. Kiedy weszłam do Czarka, pierwsze co rzuciło mi się w oczy, facet z warkoczykami, ale jest naprawdę w porządku, nie mam nic do niego. No może czasami to mnie w nim wkurza, że po prostu nie potrafi powiedzieć na początku otwarcie, co kto ma zrobić, tylko po prostu tak jakoś naokoło coś kręci. Czy Ola nie miała racji? Zgłaszające się do Czarka dziewczęta liczą przecież, że zostaną modelkami. Ale Czarek ma własną, charakterystyczną dla siebie wizję kariery dla swojego narybku. Pokaż się. Masz tu jednego byka do odnoszenia. Pokaż. Patrz tutaj. Widzisz? No już. No tak. Nie może być te majtki pozakręcane tu na wszystkie strony. No to idziemy. Czy góra. Patrz. Tylko tak lekko wyciąg tutaj z góry. Nie. Włóż rękę i troszeczkę wyciąg sobie tutaj. O. Ale w ten sposób. Zamiast na wybiegu dla modelek, kandydatki za chwilę wylądują w dyskotekowej klatce. Ola zadebiutuje obok zaprawionej już w boju 16-latki Magdy, której mama toruje drogę do kariery. Czekaj, ci stuję bardziej w tym świetle. Już tu jest pod niebo lepiej. Albo bardzo dobrze. Tak? Okej. Moja córka jest trochę staroświecka. I staroświeckość polega na tym, że zawsze starałam się jej wpoić pewne rzeczy, które mnie wpajała moja mama. To znaczy, że kobieta musi się szanować. Szacunek dla siebie samej jest ważniejszy niż wszystko inne po prostu. To, że ona na przykład tańczy w stroju kąpielowym w klatce, to nie znaczy, że nie jest staroświecka. Uważam, że jej ego, jej postawa świadczy o tym, że to, że ona po prostu umie dobrze tańczyć, zabawić się.
chciałabym być modelką ze względu na to, że nie chcę się teraz jakieś samooceny sobie wystawiać tutaj, ale myślę, że mam predyspozycję do tego. I myślę, że po prostu fajnie by było, gdybym, nie wiem, chociaż jakiś wybiega. Moi rodzice by byli ze mnie dumni, że coś takiego robię. Chciałam, żeby ktoś mnie zauważył, jakieś oko fachowca. Walka w makaronie. Nie wiem, czy kolejny raz wzięłabym w tym udział. Po walce w makaronie zachorowałam, dostałam jakiegoś uczulenia, alergii. Całe nogi, prawda, takie bąbelki czerwone. Bardzo swędziało. Na początku myślałam, że dostałam różyczkę, poszłam do lekarza swojego. Ale lekarz stwierdził, że to jest właśnie uczulenie. No i byłam u dermatologa i to samo stwierdził, dostaję antybiotyk, biorę ten antybiotyk, już jest w porządku.